Czas na kawę. Jest to co najmniej kraj nizinny, ale już przed granicą z Austrią. Bardzo fajne górki, trochę winki. Dobrze się jeździ. Wczoraj przez Słowację, dzisiaj Węgry i wjazd do Austrii. W Austrii nocleg i potem dalej na południe, Alpy Julińskie, czyli Słowenia, a następnie wjazd do Włoch i kierunek Dolomity. Jeżeli się nie wzięło kapci, nie wzięło się klapek, nie wzięło się gaci, to wizyta w Decathlonie jest niezbędna.
Dojechałem. W Klagenfurcie były zawody triatlonowe. Całe miasto zapchane, aczkolwiek tam zawsze jest zapchane. Teraz jeszcze zrobili strefę 30, taką do testów i można jechać bardzo powoli albo pchać motocykl, jak to woli. Najważniejsze, bezpiecznie, 9 godzin na nogach. Jakby ktoś następnym razem miał pomysł, żeby sobie jechać przez nieautostradowe drogi, bardzo polecam, bardzo polecam. Za parę minut będzie fajny montaż z dróg przejazdowych między Klagenfurtem a jakąś tam zadupiastą miejscowością. Mega, mega. Dawno nie jechałem po tak fajnej drodze. Rumuńskie drogi, nawet Transalpina. Może nie to, że się może schować, ale no, porównywalne. If I could go back and make things right.